Witam, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, a dokładnie, że King Arthur, The Knight's Tale, czyli opowieści, gdzie jako Sir Mordred próbujemy w krainie umarłych na wyspie Avalon przywrócić porządek i powstrzymać mroczną wersję króla Artura. Lecz zanim to osiągniemy, będziemy próbowali rozwiązać zagadkę opowieści Old Sir Iwanie. Rozsiądźcie się zatem wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwerze Discordowym, link znajdziecie w opisie, a zapraszam was do oglądania. Tak jak widzimy, mamy też nowy tutaj challenge, takie wyzwanie, które możemy zrobić, możemy odebrać nagrodę za nie. I zyskaliśmy bardzo potężną, jak widzimy, miksturkę. To może się nam bardzo przydać, bo tak jak widzimy, możemy za te wyzwania dostać nagrody. Tutaj mamy też opis naszego okrągłego stołu, kogo obecnie mamy. Mamy Sir Keya, Lady Dinadrin, Sir Balana oraz Sir Rektora. I jak widzimy, na razie mamy krótkie opisy tego, co się wydarzyło. Na razie jeszcze dużo nie odkryliśmy, ale i tak idzie całkiem dobrze. Tutaj wraz z kolejnymi zadaniami poznajemy kolejne elementy. Następny element będzie właśnie związany z łodzią, ale na razie na łodzi nie możemy iść, więc idziemy tutaj. The rumors of something stirring in the dark reached the ears of Sir Ivan, a daring hedge knight. Since he entered the woods, opaque mist has been covering the trees. We don't know what is lurking behind the eerie fog, but whatever happened there, it needs to be dealt with. Więc postarajmy się uratować Sir Ivana i rozwiążmy problem, który znajduje się w tym lesie. Wait, what's happening? I sense a dark whirlwind moving beyond an invisible veil. It's old. I've never felt anything like that. Oh, you poor souls. Poradzimy sobie z tym, panie jeziora, nie martw się. Już z gorszymi rzeczami sobie radziliśmy. To tylko przeklęty las. Die already! I've had enough of you! Okej, Sir Ivan, jak widać, wpadł w tarapaty i będzie trzeba mu troszeczkę pomóc. Na szczęście to tylko bandyci, więc powinniśmy sobie z nimi poradzić w miarę. A przynajmniej tak to ja widzę. Rozstawimy się tutaj. Podpalmy tego osłabionego. Sir Balan też niech już idzie w tą stronę. I idą już na nas bandyci. I nasz sojusznik tutaj strzela z kuszy. Ciekawa taktyka, nie powiem. Za chwilę już bandytów nie będzie. To jest akurat łatwe starcie. Został jeszcze tylko ten bandyta. Ale dużo już nam nie zrobi. Dokładnie. Dwa strzały, jeden trup. Wait, before you step any closer, tell me, are you real? Dziwny sposób na powitanie swoich towarzyszy rycerzy, ale tak, jesteśmy prawdziwi. Because if you are real, then you should be worried. You were trapped here, just like me. Zaufaj mi, jesteśmy prawdziwi, ale co jest nie tak z tym lasem? It's impossible to escape these woods. First it felt exhilarating. Now I'm getting all sore and hurt. Spokojnie, pomożemy ci się tutaj z tego wydostać. I am Sir Ivan, and I do what I always do. I'm trying to find adventure and maybe a lady to fall in love with. Czyli wędrowny rycerz, okej. Okay. Możliwe, że cię może nawet dam radę spiknąć z naszą lady. Ale też jest inna sprawa. Ale cóż, nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce na szukanie dziewczyny. This is my worst adventure.
in more ways than one. Więc czego tutaj dokładnie szukałeś? The presence that is haunting this old forest. Instead, I had to face my worst nightmare. Więc powiedz mi, czym jest ten koszmar? Czarodziej? Królowa wróżek? My old nemesis, the wicked Sir Godfrey. Sir Godfrey? Rycerz jest twoim koszmarem? The only fight I've ever lost was with him. It was a long time ago and it still haunts me to this day. Literally, as you see. Okej. Okay. Well, he can't be the real Godfrey, that's for certain. This knight has otherworldly abilities, and he's getting stronger every time I fight him. Więc w dużym skrócie, teraz masz wsparcie. Ale nie wyglądasz na kimś, kto by dał radę w pojedynku, ty jesteś bardziej kusznikiem. I wasn't talking about a duel. I prefer to strike from the shadows. I'm a great marksman, and I still can't win. Okej, okay, więc to jest twój szczęśliwy dzień, bo teraz my przyszliśmy i opuścimy to miejsce. Dobra, Sir Ivain. Ivan dołączył do nas. Czy my coś tu jeszcze więcej znajdziemy? Teoretycznie chyba możemy opuścić po prostu. I think that this is my strangest adventure. But once in Britannia, I rescued a lion from a dragon, and he became my loyal companion for many years. Imagine that. Czekaj, czekaj, czekaj. Skąd lew wziął się w Brytanii? Ja wiem, że Rzymianie sprowadzali do Brytanii wiele rzeczy, jak na przykład słonie, między innymi je wykorzystywali w czasie podboju Brytanii, ale lew? To mnie, troszeczkę muszę przyznać, zaskoczyłeś, kolego. O, dodatkowe skarby znajdziemy. Troszeczkę złota nigdy nie zaszkodzi. I ruszajmy powoli dalej. Tutaj mamy kilku bandytów, będzie trzeba ich pokonać. This is Godfrey's unholy servant. Beware, it can summon lightning. Okej, czyli przyzywa błyskawice. Będzie trzeba się nim zająć, zanim rzuci pewnie w nas błyskawicą. Więc musimy to rozegrać ostrożnie, jak widać. I nie możemy być wszyscy w jednym miejscu. Bo jeżeli będziemy w jednym miejscu, to założę się, że nas zwyczajnie przytłoczą. Więc bądźmy ostrożni. I serve the Lord. Stąd do ciebie nie strzelimy, ale do reszty twoich komratów już możemy. Okej, okay, i już widzimy, że może w ten sposób. Tam, gdzie są czaszki, tam będą błyskawice. Więc tak, jeden bandyta. I teraz bijemy drugiego bandytę. Spróbujemy tego czarodzieja im podpalić. Ty możesz poczekać. Ty przejdź tutaj. Piercing shot dużo nie da, bo ty nie masz zbytnio pancerza, panie magu. Więc strzelimy do ciebie normalnie. I przesuńmy się tak, byśmy nie oberwali błyskawicą. Cię też przesuńmy już w tym kierunku. No i tak jak widzimy, no musimy unikać tylko tych błyskawic, żeby go pokonać. I jeszcze się koleżka leczy. No to nie jest dobry sygnał. Dobra, załatwmy teraz tych bandytów. Your Highness. One down. Dobra, będzie jeszcze tylko jeden tutaj z nich do pokonania. Ty zaraz tego bandytę.
Dobra, prawie ci się udało, z dużym naciskiem na prawie. Ale teraz ciebie przesuniemy tutaj. Kończymy turę i ty będziesz chciał przyzwać kolejne błyskawice. Dokładnie. Kolejne błyskawice. Ale rzucimy na ciebie klątwę. Przesuń się tutaj, to nie oberwiesz błyskawicą. Dobra. Podpalimy cię jeszcze mocniej. Jeszcze jeden strzał. I akurat go nie ma. Mamy jednego kolegę z głowy. I mamy teraz przejście albo tędy, to pewnie będzie ostateczny boss, więc musimy pójść jeszcze tutaj i tutaj. Przynajmniej tak to wygląda. Więc bądźmy ostrożni. Lepiej może o tym nie myśl. Just in case. O, króliczki. Króliczki, świnka, tu jest nawet jelonek. Ale może lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, co z tymi zwierzętami tutaj może być nie tak w tym przeklętym lesie. Dobra, tu pewnie będzie kolejne obozowisko. Dobra, co tutaj będzie? This monster serves Godfrey. It's very dangerous to get too close to this one. Okej, czyli my nie chcemy do niego zbytnio podchodzić. No dobra. Czyli musimy go załatwić na zasięg. Sądzę, że to się da wykonać. Mamy do niego zasięg? Nie mamy jeszcze do niego zasięgu. Musimy podejść tutaj. Podpalimy koleżkę. I ty teraz zaczekaj tutaj, Sir Balanie. Ty będziesz miał zasięg stąd do niego. Albo i nie. Ale masz do bandyty. Więc zdejmij tego bandytę. Sporo tych łuczników ma tutaj ze sobą, jak na kogoś, kto nie chce, żebyśmy... Znaczy chce, żebyśmy do niego podchodzili. Może właśnie to jest plan, może powinniśmy właśnie go unikać. Albo spróbujemy go zdjąć w sumie jak najszybciej się da. Sądzę, że jesteśmy to w stanie spokojnie zrealizować i się go pozbyć. Tylko musimy to zrobić rozsądnie i porządnie. Ready to fight. Dobra. Chcemy się teraz ustawić, żeby perfidnie mieć tego koleżkę w zasięgu. I ten koleżka zaraz tam zginie. Więc odejdźmy od niego, bo mam wrażenie, że może wybuchnąć. Dokładnie o czymś takim pomyślałem, że on mógł wybuchnąć. Ale skoro się udało go załatwić zanim wybuchnął, to teraz tylko załatwmy jego popychadła. Dobra, bandyci zaraz tutaj będą ginęli. Zostali jeszcze ci łucznicy. Ty zostań tutaj i zostaniesz na straży.
jak ciebie usadowimy tutaj, to będziesz mógł strzelić do tego kusznika. Kusznika, do tego łucznika. Spróbujmy zdjąć też tego łucznika za osłoną. Dobra, jesteś podpalony. Przeżyjesz, to tylko jeden strzał. I fight for honor. I am here to serve. Your Highness? Sirkej nie podejdzie na tyle, żeby go dopaść, ale go załatwimy już Sir Ivanem. It's all over now. Więc kolejny koleżka został pokonany. Został pewnie jeszcze jeden koszmar, coś tak czuję. Gdzieś pewnie jest w tych okolicach i będziemy musieli później się przejść tam. Careful. Okej, mamy tutaj nagrodę. Mamy też tutaj ognisko. Czy chcemy je już użyć? W sumie tutaj widziałem, że trochę tych ognisk jest, więc troszeczkę pancerza naprawmy. Dzięki czemu będzie nam łatwiej. I ktoś tutaj nam chodzi. Kim ty jesteś? To wygląda jak jakiś druid. Okej. Powiedz mi zatem, czy jesteś prawdziwy, czy jesteś iluzją. Okej, sądzę, że jesteś snem. Ale może powiesz nam, co się tutaj dzieje. Czyli mówisz, że ta ziemia jest przesiąknięta mocą dawnych bóstw. This forest used to be the sacred grove of the goddess of dreams. She is long gone, but her faint echo is still here. Czyli mówi, że to był las bogini snów, warto wiedzieć. The storm woke up the echo, but it needed a dreamer to become stronger. Czyli potrzebowało śniącego, żeby być silniejszym, jasne. There came a reckless knight, and his nightmare turned into reality that trapped him here. Czyli on wszedł do lasu bogini snów i teraz jest w koszmarze, do którego nie może się wybudzić. Jasne. He can't kill his worst nightmare. You were the one who needs to wake him up. Czyli my musimy go budzić przez zabicie jego koszmaru. Jego koszmar. Jasne. Musimy ubić jego przeciwnika, Sir Godfreya. What are you waiting for? You have a nightmare to kill and I urgently need to talk these stones. Jasne. Zrobimy tak, a ty będziesz mógł pogadać z kamieniami runicznymi. O czym zapomniałeś? Okej, dziękujemy za tym. Pójdziemy zatem poszukać ostatniego koszmaru, bo podejrzewam, że jeszcze jest jeden. Ale podejrzewam osobiście, że to może być Merlin albo jakiś inny druid lub czarodziej. Miejmy nadzieję, że przynajmniej jest on bardziej kompetentny niż Sir Ektor, który przyzywa armię nieumarłych. I must confess, I could never refuse the lure of romance. It caused me much trouble in the past, so I decided to avoid romance. And then what? I still get into trouble. It was not worth it. Okej, tu szykuje się chyba ostatnia walka z koszmarem. Godfrey's henchman is here. I suspect that the totem gives him power. Czyli musimy znaleźć totem, rozwalić totem i wtedy jesteśmy w stanie go pokonać. Dobra. Prosto i wyraźnie. Dobra, przejdziemy się tutaj. Overwatch. Ty idziesz tutaj, Sirkeju. Jesteś naprawdę wolny w tej zbroi.
Ała! No to musiało zaboleć. Ale do nich jeszcze nie mamy zasięgu. Więc i tak musimy podejść. Na szczęście to chyba działa w obydwie strony, że i oni muszą podejść do nas. Okej, tutaj już też gościa zraniliśmy. Zaoszczędźmy punkty akcji i niech teraz oni do nas podejdą. I nadchodzą ci bandyci kolejni. Tylko gdzie jest ten totem? Gdzie jest ten totem? Nie za bardzo widzę totem, który mamy zniszczyć, więc musimy, jak widać, zadziałać trochę inaczej. Dobra, ty nie masz pancerza, więc po prostu cię ostrzelajmy. Może uda nam się w ten sposób ciebie załatwić. A przynajmniej byłoby miło, jakby się to udało. Podpalmy jeszcze tego koleżkę. Okej, i teraz się odpalił totem. I teraz widzę ten totem. Dobra. On go musiał rozstawić. Załatwmy tego łucznika, co się za bardzo postanowił zbliżyć. Czy jesteś w stanie ostrzelać stąd ten totem? Nie za bardzo, z tego co widzę. Ale jesteś w stanie kogoś ostrzelić? Jesteś w stanie ostrzelić nawet ich szefa. Okej! Dobra! To trochę zmienia sytuację. Musimy rozwalić ten totem, żebyśmy nie obrywali od niego obrażeń. To ewidentnie utrudni sytuację. Dobra, Sirkej powinien być w stanie ochronić teraz Lady. Pozwólmy im teraz podejść. I teraz zrobimy to tak. Ty podejdź tutaj, bij bandytę. At your service, my lord. Ty bij też tych bandytów, bo możesz. I to najlepiej tych obu. Ty już tutaj nie zrobisz nic. Ale pójdziesz już tutaj. Jeden strzał w bandytę. I podpalmy ten totem. Dobra, jednak podpalenie nic nie zrobiło. Szkoda. Ale zdarza się. Podejdźmy teraz z tobą tutaj. I będzie trzeba rozwalić ten totem ewidentnie. Przynajmniej za podpalenie nie dostajemy powrotnych obrażeń, tak to nazwijmy. Dobra, ty podejdź tutaj, staniesz na Overwatchu. Stój. Ty podejdź tutaj. Łuczniczka niech też podejdzie bliżej. Lord, help me. To nie... Nie... To nie w niego miało iść, tylko w ten... W totem. Feel the pain. Ale to tomu nie ma już. Nie ma to temu, nie ma problemu. Dobra, wypij tą miksturkę, należy ci się. Defend yourself. I am ready.
koleżki już tutaj nie ma jednego i Sir Balinem nie zdążymy podejść na tyle, żeby go uderzyć. Niestety. Ale możemy troszeczkę mu zablokować możliwości ucieczki. I jeszcze możemy go oczywiście dobić kusznikiem. Może akurat wystarczy. Albo i nie. Dobra, znów ma ten totem. Czy możemy go po prostu dobić? I serve the Lord. For my Camelot. Pewnie nie. Pewnie nie będziemy mogli go po prostu dobić. Będziemy musieli przejść i po prostu rozwalić ten totem. Albo dobra, Sin Ivan troszeczkę oberwie. Ale mamy to, mogliśmy go po prostu dobić. Niestety widzimy pierwsze złamanie. Sprawia to, że Vitality będzie zmniejszony o 1 i dlatego go już mamy w Camelot przygotowane miejsce lecznicze. Dzięki czemu będziemy mogli nie tylko przywracać Vitality, ale też rozwiązywać problem z właśnie takimi uszkodzeniami ciała. I pamiętam, że tutaj też było w pobliżu ognisko. Dokładnie. Więc przejdźmy się jeszcze do tego ogniska, przywrócimy sobie życie. I have besieged castles, defeated monsters, and fought duels to save damsels in distress. And you know what? I would do the same without any hesitation, any time. Dobra. Wleczyliśmy się i teraz możemy chyba iść rozwiązać problem z koszmarem, który dręczy naszego kolegę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że teraz się to uda, tylko musimy się cofnąć tam, gdzie spotkaliśmy tego druida. Bo zakładam, że to właśnie druid jest albo Merlin. Jedno z tych dwóch. Chociaż nikt nie powiedział, że Merlin nie może być chociaż częściowo druidem. Dobra, mamy ołtarz. Możemy Heal Vitality użyć, więc użyjmy tego na Sir Ivanie, bo on troszeczkę oberwał. I dopadnijmy ten koszmar. Sir Godfrey, my nemesis. I've tried to defeat him countless times, with no success. You again, knight. Your stubbornness is really charming. No cóż, panie rycerzyku, tym razem masz wsparcie. I to wsparcie wykorzystamy. Sir Bala, Sir Kenich idzie tutaj. Ty się ustaw jakoś, żebyś mogła zacząć strzelać. I podpalimy tego bandytę. Ty podejdź tutaj i stań na Overwatchu. Ciebie ustawmy może tutaj. Będziesz miał lepszą pozycję później do strzelania. I pozbędziemy się praktycznie tego bandyty jednego. Rzuca tarczę, bandyci do nas idą. Więc i my chodźmy trochę do nich. Nie mamy co czekać na nich za długo. Sir Kane już podejdzie do tych bandytów z tej strony. Ty podejdziesz z tej, Sir Balanie. No te kamienie strasznie utrudniają nam tutaj namierzenie przeciwników. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Dobra, ten bandyta też już prawie że leży. Niech wrogowie podejdą. Sir Kay trochę oberwie.
ale sobie jakoś z tym poradzimy. Rzućmy klątwę na Sirgot Freya. Tutaj postaramy się trochę to przerzedzić. Dokładnie. Jednego bandytę mniej mamy na głowie. Sir Balan pokonał kolejną dwójkę. My się ustawmy teraz tutaj i spróbujmy Sir Godfreya podpalić. Dobra, jest podpalony, jest dobrze. Jest dobrze. Teraz się przyda piercing shot. I on tutaj trochę oberwał, teraz też jest podpalony i nie ma już tej tarczy, na którą na siebie narzucił. Więc go bijmy, póki możemy. Dobra, Death Strike powinien go zaboleć. Dokładnie, teraz jeszcze krwawisz, koleżko. Jak padnie Godfrey, padną wszyscy. Przynajmniej takie mam założenie. Dobra, rzućmy na ciebie znowu klątwę, żebyśmy mieli pewność, że padniesz. Your Highness? I fight for honor. Dobra, Sir Godfrey padł. Chociaż tyle. Ustawmy się teraz tutaj i zdejmijmy bandytów, którzy jeszcze pozostali. Ale to już jest de facto formalność. Chociaż biją tutaj naszego biednego Sir Keya. A my nie chcemy, żeby on zaczął tracić to zielone HP, bo jak zacznie tracić to zielone HP... No dobra, tutaj ruszajmy zatem dalej. Mamy ich tutaj do dobicia, więc ich dobijmy. I fight for honor. To już będzie formalność, ich tutaj wykończenie. I'm hit. I tak jak mówię, my nie chcemy, żeby Sir Kay stracił to zielone HP, bo wtedy będzie musiał się dłużej leczyć, a jak straci to zielone HP, to zginie na dobre. Czego my nie chcemy, żeby on zginął. Więc miejmy nadzieję, że Sir Balan już tego ostatniego dokończy. I wykończył. What an adventure. Thank you for helping me out. No, w końcu udało nam się ciebie uratować. Usually it's all about me, I'm afraid. No co ja mogę powiedzieć? Zazwyczaj to wygląda jakbyśmy byli w centrum świata, ale nie zawsze tak jest. Ale jak to widać, może czasem nauczysz się, żeby nie rzucać się bezpośrednio do walki. Definitely. I've learned that sometimes it's wiser to drag along others with you. Dobra, jakieś podejście to jest, żeby nie robić przynajmniej tego samemu. To się z tobą zgodzę, że to jest jakieś podejście. Ale dobrze, weźmy jeszcze skarby stąd. I możemy wracać do Camelot. Gdzie no tak jak widzieliśmy, no Lady tutaj troszeczkę oberwała, więc wam pokażę od razu jak tutaj działa leczenie. Zyskaliśmy też trochę złota, relik dustu. Nie wiem w sumie do czego służy relik dust, ale okej.
Okej, możemy zapłacić 500 złotych monet za 300 building resource'ów, bo przybył był utalentowany artysta, którym jest w stanie nam pomóc właśnie z rozbudową i odbudową zamku, więc jak najbardziej. I teraz popatrzcie, mamy tutaj szpital i możemy za 35 złotych monet ją tutaj umieścić. Ona się tutaj podleczy i później będzie miała już pełnię swojego zdrowia. Możemy też już zainwestować w katedrę. I tutaj właśnie będziemy mogli leczyć rany, takie jak na przykład właśnie złamane żebra. Więc pamiętajmy o tym. Na przykład tutaj tego koleżkę możemy teraz tak posłać, żeby szybko wyleczyć mu jego ranę. I tutaj też mamy kryptę. I w krypcie tutaj możemy zobaczyć wszystkich, którzy tutaj by polegli. Ale na szczęście nie straciliśmy jeszcze żadnego bohatera. I postarajmy się, żeby się to tak utrzymało. I wygląda na to, że następna misja, którą moglibyśmy przejść, już będzie dla nas bardziej niebezpieczna, albo i nie. Bo wygląda na to, że coś w zamku Camelot się niefajnego szykuje. Ale co takiego się szykuje, dowiemy się już w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!